Witam serdecznie wszystkich w kolejnym filmie. Jak widać dzisiaj prezydent Herbert, moi drodzy. Widać, że tutaj wyświetlacz nie bardzo chce działać. Wszystkie tutaj segmenty nam działają. Głównie do uruchomienia to radio było uruchomienie, ponieważ było martwe. Zwarcie było na gałęzi 8V. Ale naprawiłem, wymieniłem niezbędne elementy. Ale chciałem dzisiaj pokazać, że najczęstszą, że tak powiem, awarią tutaj w tych radiotelefonach są wyświetlacze. Jeszcze zaraz włączę tutaj sobie generator, żeby pokazać, że działa nam tutaj wyświetlacz. O, w ten sposób. Raz, pokażę. Jak widzicie, wyświetlacz tutaj S-ów działa, ten pomiar siły odbieranego sygnału i reszta też nam tutaj działa. Ale niestety wyświetlacz tutaj kanałów szwankuje i to jest najczęstsza, że tak powiem, usterka tych radiotelefonów. Naprawiam takie rzeczy, także chciałem dzisiaj pokazać, jak to wygląda w środku, jak to się rozbiera i tak dalej, i tak dalej. Żeby ogólnie wyjąć ten wyświetlacz, no niestety musimy cały panel przedni tutaj wylutować, odesłać cynę tutaj z tych łączeń. Ja może wyłączę zasilanie i pokażę wam to tutaj, żeby było widać. Włączę tutaj jeszcze sobie dodatkowo oświetlenie. Wszystkie te łączenia trzeba niestety odessać, wyjąć cały panel, no i wyciągnąć i wylutować cały wyświetlacz, rozebrać go po prostu, ponieważ on w środku jest zintegrowany. Są bardzo, bardzo małe diody. Powiem wam, nie wiem jakie małe, bo te, które ja zastosuję, to są diody 0603. To są dosyć małe diody o długości 3,5 mm, więc bardzo małe. Tam są diody jeszcze mniejsze, one są nakładane po prostu na taką płytkę ceramiczną, co wam za chwilę pokażę. Ja to sobie odessam, wylutuję i pokażę wam, jak to w środku wygląda. Jak widać, rozebrałem już wyświetlacz, zabezpieczyłem oczywiście tutaj sobie to szkło taśmą izolacyjną, żeby nie porysować. Powiem wam, to jest akurat taki wyświetlacz, który dosyć prosto się rozbierało. Wystarczy odciąć dwa tutaj takie polce zabezpieczające, które są zalakowane, tak, one są zatopione. I po prostu to nam tutaj wyskoczy. A są modele, które są jeszcze dodatkowo tutaj zalane żywicą epoksydową. Je trzeba grzać lutownicą na ciepłe powietrze i hot airem trzeba grzać i wtedy cokolwiek można wydubać tego kleju i dopiero przystąpić do otwierania wyświetlacza. Niektóre wyświetlacze jeszcze były dodatkowo tutaj zalane takim białym klejem, który wypełniał tutaj te wszystkie dziury. Nie wiem po co. Ten akurat jest fajny, bo jest pusty. No i powoduje to, że jeśli ten klej nam zostaje wewnątrz, to ta dioda tutaj się odrywa. No i niestety mamy do wymiany wszystkie diody na całej płycie. To są takie minimalne, mikroskopijne diody, których jeszcze nie widać nawet gołym okiem. Trzeba je oglądać pod mikroskopem lub pod lupą lub dobrym szkłem powiększającym. Także jak widzicie, no robota jest dosyć precyzyjna, ale do zrobienia. Ja tutaj nalutuję te diody 0603, takie dosyć małe. One powinny się tutaj fajnie zmieścić, te główki tych diod w te dziury, i będzie to, powinno to działać jak należy. No już któryś z kolei ten wyświetlacz taki naprawią, więc myślę, że wszystko przebiegnie pomyślnie. Ja się biorę do pracy, po prostu te stare diody muszę wszystkie zerwać, bo wylutować się ich nie da. Te wszystkie pady tutaj sobie przygotuję, żeby położyć diody nowe i będę wylutowywał. Element sobie już włożyłem w taką ramkę do lutowania w płyt PCB. Te stare diody małe zerwałem takim dłutem do elektroniki. Po prostu trzeba je zerwać z tego druku i nałożyć nowe. No i trzeba wszystko wyczyścić teraz alkoholem izopropanolem. Tak? Po prostu chodzi o to, żeby to było czyste, żeby lutowanie było bardzo takie, że tak powiem, łatwe, ułatwia to lutowanie. Wiadomo, wszelkie brudy, osady, tłuszcze nam tutaj mogą zepsuć. Za chwilę wlutuję chociaż jedną diodę, pokażę wam, jak to wygląda.
Nie będę tego robił na wizji, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo żmudny proces. Trzeba dużo precyzji. No i skupienia przy lutowaniu takich rzeczy. Ale ogólnie sprawa do ogarnięcia. Dobra, ja wlutuję tu jedną diodę. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, jedną diodę już wlutowałem. Za każdym razem sobie sprawdzam, czy ta dioda aby świeci. Jest to bardzo ważne, żeby jej nie przegrać, bo naprawdę temperatura lutowania to około... Ja tutaj mam nastawione 230 stopni, to wystarczy. Za każdym razem sobie sprawdzam, czy tej diody nie przegrzewam. Widać, że świeci, także jest ok. No to lecę z następnymi. Także jak skończę, to pokażę Wam, jak efekt końcowy wygląda. Diody, jak widać, wlutowane. Elegancko wyczyściłem cały druk. Zamontujemy to, zobaczymy, jak będzie działało. Zresztą jeszcze przed zamontowaniem zobaczymy, czy wszystkie sekcje będą świeciły. Wyświetlacz wstępnie złożyłem. Zobaczymy mniej więcej, czy świecą jakieś segmenty. O, można tutaj tak sprawdzić. Nie ma problemu, wszystko działa. Teraz z tej strony. Widać. Poszczególne segmenty działają. Jest ok. Znaczyłoby, że można montować, prawda? Także ja już zamontuję to do radia i wtedy będziemy widzieli, jaki jest efekt całej pracy, bo to wtedy będzie świeciło jak powinno. Montujemy! Wyświetlacz mamy pięknie wlutowany. Wyczyściłem cały druk, bo tutaj było tak nasmarkane jakieś stare kalafonii, że głowa boli, ktoś coś tutaj modyfikował. No i montujemy to do korpusu radia, zobaczymy, jak to będzie nam się wyświetlało. Ok, wyświetlacz mam już zamontowany, radio już złożyłem, moi drodzy, pierwszy test, zobaczmy, wszystko pięknie, ładnie działa, można też się pokusić, moi kochani, jeśli ktoś by sobie życzył, możemy też te podświetlenie zrobić bardziej jasne, wymieniając diody na troszeczkę inne, ale można wszystkie te diody wymienić, żeby będzie ładnie, jasno świeciło, oczywiście podświetlenie również tego radio telefonu. Widzicie, udało się uratować następnego klasyka z racji tego, że nowe wyświetlacze są nieosiągalne do tych radii, także chyba, że gdzieś z jakiegoś demontażu lub jakiegoś demobilu ktoś tam ma jakieś zaległe, także moi drodzy, Alan 28 i prezydent Herbert, które posiadają podobne wyświetlacze, ogarniamy temat, jeśli ktoś ma uszkodzony, chętnie zapraszam, naprawimy. Moi drodzy, jeśli film się podobał, zachęcam do oceniania mojego filmu, łapki w górę lub w dół. Zachęcam również do subskrypcji. No i życzę wszystkim dalekich potwierdzonych łączności, niezakłóconych, 73 amatorskie ode mnie. Do następnego filmu. Pozdrawiam serdecznie.